Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. The Crew. I jestem właśnie w drużynie jakiejś, ale no niestety wszyscy są teraz offline. Dodawaliście mnie do znajomych i ja wszystkie zaproszenia na Uplayu przyjmowałem, bo chciałem z wami pograć. I tak, jest beta otwarta, każdy może sobie zagrać. Masę kluczy rozsyłane są na maile osób, które grały w zamkniętą betę. Także to jest fajna sprawa. Prawie doszedłem. Tutaj jest jakaś ukryta część do samochodu. Nie wiem, czy wiecie, ale jeśli zbierzemy wszystkie części do danego auta, to odblokuje nam się super auto. Mój kolega odblokował jakiegoś Hot Roda. Dlatego warto sobie to kolekcjonować. Nawet w becie można coś odblokować. Ale nie wiem, ile tych samochodów można sobie odblokować. I kolejna fajna wiadomość odnośnie FPS-u, bo jak widzicie, że w opcjach jest zablokowana możliwość zmiany FPS-u. Jest tylko 30, tak? Możliwa opcja. Ale powiem wam tak, konsolowcy... O, tutaj coś jest. Wow. 20 części muszę znaleźć? Ja pierdzielę. Dobra, klatki, FPS-y. Jak to jest z FPS-ami? No, komputerowcy, gracze komputerowi będą mieli możliwość grania w 60 FPS-ach. A konsolowcy niestety będą mieli tylko 30 FPS-ów. Taka opcja. Ta beta jest obecnie tylko możliwa do grania w 30 FPS-ach. I sporo osób też narzeka na liczbę samochodów. I na model prowadzenia. Znaczy, jeśli chodzi o ten model prowadzenia, no jest to trochę takie moim zdaniem też dziwne. Dziwnie się jeździ tymi samochodami. Z tego względu, że ja jestem przyzwyczajony i chyba większość osób też do jazdy arcade'owej. Właśnie tu też jest jazda arcade'owa, ale to takiej typowo arcade'owej, NFS-owskiej jazdy, stylu jazdy, stylu prowadzenia bardzo takiego łatwego, tak? Tutaj się jeździ troszeczkę inaczej i do tego to po prostu trzeba przywyknąć, moim zdaniem. Nie ma się czego bać i po położeniu jakichś tam lepszych części na pewno będzie się tutaj śmigało lepiej. Zatem zobaczcie sobie na mojej felgi. Jak to wygląda? Nieźle, co? Dobrze. Czyli tak, moje wszystkie jakby osiągnięcia od czasu, kiedy grałem w zamkniętą betę, zostały wykasowane, więc w zasadzie mogę sobie wziąć i przetestować inny samochód. I ten właśnie, i tym samochodem właśnie jest 370. Wow, myślałem, że tu nie mogę wjechać. Mogę, zobaczcie, kochani. Kurde, zmienię sobie kamerkę. Dobre to co? 370. Jak oceniam ten samochód? Robią się pierwsze przeglądy w The Crew. Powiem wam, że no jest całkiem spoko. Moim zdaniem te wszystkie samochody są w miarę porównywalne na starcie. Tutaj jest jakaś misja. W ogóle co tu tak ponuro? Wygląda bardzo burzyście. Czy zaraz będzie padać? Jak będzie padać, to się spuszczę chyba. Dobra. To jest, co to jest za miasto? To jest jakieś miasto. O, a tu nagle jest... się nagle rozpogodziło. Po prostu jechałem pod jakąś chmurą i tyle. No dobra. O! Kurczę, no nie mogę, muszę zobaczyć co za miasto. Salt Lake City, tak? Zaprosiłem kogoś do drużyny, ale nikt nie chce dobić. Nie ma czasu pewnie. Dobra, zrobimy sobie tutaj jedno zadanie. Znaczy misję. Spadać ludzie. W ogóle gra, wydaje mi się, że przeszła kilka optymalizacji. Ja teraz nagrywam, a mimo to jestem w mieście, tak? Wcześniej jak byłem w mieście, to gra strasznie traciła FPS-y, a teraz gram na maksymalnych ustawieniach ultra na karcie graficznej GTX 760, więc to też nie jest jakaś nie wiadomo jaka karta. Jest dobra, jest, nie narzekam, ale... ale są lepsze, tak? I gra chodzi naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajnie. O, ścigam się tutaj z jakimiś koksami.
Chociaż wiecie co, mogę wam powiedzieć, że tym moim Nissankiem trochę lepiej skręca się niż Mustangiem GT, którego miałem poprzednio, jak grałem zamkniętą betę. Co mogę jeszcze powiedzieć o odnośnie zmian? Wiecie co, nie są one jakoś specjalnie zauważalne. Na pewno w stosunku do zamkniętej bety jest fajne to, że mamy tutaj możliwość grania PvP, czyli gracze kontra gracze. Natomiast chyba muszę mieć jakiś zespół, żeby uczestniczyć... O! Żeby uczestniczyć w takich zawodach gracze kontra gracze. No, myślę, że jednak można się tutaj ścigać na przykład w zespole jednoosobowym. To jest mój ulubiony typ zespołu. Które to policja była? Nie, taksówka. O! Aha, to nie jest mój zespół. To jest jakiś taki ten. Gonią mnie! Nie, no chodzi naprawdę bardzo płynnie, ja jestem zdziwiony. Bo wcześniej naprawdę był problem, nawet jak nie nagrywałem, to w mieście strasznie FPS-y spadało, teraz jest po prostu super. Mimo, że to i tak jest jeszcze beta, tak? Także co do tego, to nie mam zastrzeżeń, jest naprawdę ok. No dobra. Kurde, długi ten wyścig. Ile tu jest? Au! Aha, bo to są okrążenia. Czyli jeszcze jedno takie długie okrążenie muszę przejechać. Szkoda, że nikt nie ma... Nikogo nie ma teraz online. Pograłbym, szczerze mówiąc. Au! Tak, zdecydowanie. Podoba mi się tutaj tuning. W sensie, mamy jakieś tam te specjalne pakiety tuningowe, ale możemy sobie wymieniać zderzaki, spoilery i tak dalej. Zresztą chyba sami wiecie, bo testowaliście już to wszystko. Znaczy ci, co mogli zagrać, co mają odpowiedni sprzęt, no kod, to chyba każdy dostał. Nie wierzę, żeby osoba, która chciałaby zagrać, nie zagrała w to, bo kodów rozsyła i tak dużo do wszystkich osób, że znajomi, że no po prostu każdy otrzymał klucz i dostęp do tej bety. Nie ma absolutnie problemu. Tak, już można od jakiegoś czasu właściwie zakupić pre-order The Crew. I są tam, bodajże jest tam kilka edycji tego pre-ordera. Jakieś tam specjalne rzeczy się dostaje na starcie, jakieś fajne samochody i tego typu rzeczy. Nie wiem, czy się skuszę na pakiet złoty. W zasadzie głupio tak kupować pre-order, nie znając jeszcze dobrze gry, tak? No i a propos jeszcze znajomości gry. Ja tak niespecjalnie chcę nagrywać teraz The Crew, nagrywam w zasadzie tylko i wyłącznie dlatego, że mnie prosiliście. Bo nie to, że nie lubię tej gry, jest po prostu dla mnie świetna. Ale ja chcę poczekać na pełną wersję. Jak już będę miał pełną wersję, wtedy sobie będę grał i odblokowywał wszystko tak, jak powinno być już. Będę sobie znowu taki samochód, jaki chcę i tak dalej. Na obecną chwilę, no to wiecie. Wow, sporo update'u teraz dostałem. A na obecną chwilę to sobie jeżdżę tak, o i coś sobie tam patrzę, odkrywam. Ale w sumie to jeszcze nie jest pełna wersja, więc... Wolałbym po prostu robić to już na swoim takim pełniaku, tak? No mam już 8 poziom, a maksymalnie w tej becie dostępnych jest 10 poziomów, gdzie właśnie 10 odblokowuje na możliwość zamontowania pakietu offroadowego. Wiecie co, czytam teraz sporo recenzji tej bety gry i sporo negatywnych recenzji. Nie zgadzam się z nimi, bo właśnie tak jak mówiłem na początku, ludzie bardzo podchodzą do tej gry, jakby to był jakiś nowy NFS, tak? To nie jest nowy NFS, to jest po prostu oddzielna produkcja i tak ją należy traktować.
trzeba sobie wyczyścić wszystkie te takie schematy, które narzuca nam Need for Speed, jako że gra ma prowadzić się w ten sposób, działać w ten sposób i tak dalej. Jadę teraz na taki jakiś okrągły tor. Mam nadzieję, że to będzie coś ciekawego. No raczej to nie wyglądało na... Znaczy z lotu ptaka, no to z góry może i podobne do stadionu. Oooo! Się uderzyłem. Ej, czemu mi GPS zniknął? God damn it. Tutaj jest stadion. Stadion wygląda tak. To musi być jakiś tor, zobaczcie. To jest coś dużego, to nie są przelewki. Ja chcę to zobaczyć. No, według mnie ta beta mogłaby wyglądać w ten sposób, że mielibyśmy do dyspozycji kilka już takich pretuningowanych samochodów. Możliwość zmiany kilku tam części wizualnych, zresztą tak jest, ale żeby nie było w ogóle wątku fabularnego, chociaż myślę, że wtedy skonstruowanie takiego a la dema kosztowałoby trochę więcej niż danie do dyspozycji, no powiedzmy 70% gry, jeśli chodzi o otwarty świat i kilka tam zawodów, do dyspozycji graczy po prostu w otwartej i zamkniętej becie. A takie jest moje zdanie, no i tu chodzi o trochę może o pieniądze. Nie jestem pewny i szczerze mówiąc też nie chcę wnikać w te sprawy, ale no tak jak mówiłem, wolałbym jednak przechodzić już całą grę na pełniaku, tak? 266 km na godzinę to chyba max, jaki może osiągnąć ten samochód. I dojadąć z górki. Także tutaj tuning nie jest jeszcze jakiś specjalnie rozwinięty, ale daje radę. Ok, ile jeszcze mi kilometrów zostało? 3 km. Na wielu filmach takich, które się już pojawiły na YouTubie, mogliście zauważyć, że ludzie nagrywają sporo takich bugów i różnych dziwnych rzeczy, które się tu zdarzają. Ale prawda jest taka, że to jest wersja beta i tak ją należy traktować. Pisanie recenzji o tej grze z wersji beta jest czymś totalnie absurdalnym, tak? Moim zdaniem ten sposób prowadzenia samochodów jest może trochę dziwny na pierwszy raz, jak ktoś się przesiądzie z jakiejś innej gry wyścigowej, ale naprawdę można się do tego przyzwyczaić. Może to tak wygląda, że ja strasznie bronię tej gry i chcę, żeby nie wiem, no, żebyście w nią grali razem ze mną i tak dalej, ale jest naprawdę świetna i należy dać jej szansę. Może rzeczywiście ten sposób prowadzenia samochodów się nie przyjmie i na dłuższą metę ta gra nie będzie miała szans. Może i tak będzie. Tego nie wiem, ale mnie się ona bardzo podoba. I chcę was trochę też zarazić tym moim entuzjazmem w stosunku do niej. Dobrze, i teraz zdaje się, że chyba dojeżdżam już do celu. Ten checkpoint powinien mi, o właśnie, zniknąć. Wow. Kurde, to jest zajebiste. Zobaczcie. W każdym samochodzie możemy się tak rozglądać, no nie? Okej. To jest jakiś tor, nie ma bata. I tu chyba odbywałem się jakiegoś rodzaju zawody NASCAR, czy coś w tym rodzaju. Nie jestem pewny. O kurde. A tu się jak wjeżdża? W ogóle co ci ludzie tutaj robią? Zaraz będzie deszcz lał, burza, pioruny i tak dalej, a oni sobie tutaj stoją. No nic, trzeba tu jakoś wjechać. Tutaj chyba raczej nie. Ej, no co to jest w ogóle? Nie mogę tutaj spojrzeć. O! Jest! Wjedziemy! Wow! No! Czyli co, startujemy? Jak widzicie, w tej grze Nitro trochę inaczej działa niż w typowych arcade'owych grach. What the hell, co tu robi gracz? Pewnie sobie jeździ. Drugi gracz. Tutaj to dopiero można się ścigać, co? O, nie to chciałem nacisnąć. God damn it. Jest, wbiłem szóstkę. I nitrujemy!
te felgi są przegięte, co ja specjalnie tak dla beki dalnie. Żebyśmy mogli się z tego pośmieć. Tak. W ogóle ten wyścig, ten tor tutaj przypomina mi tor Indianapolis. Nie wiem, czy to też, to jest chyba też zlokalizowane gdzieś w Stanach Zjednoczonych. Ha. No nic. Dobra. Miałem robić zadanie w ogóle. Fajnie, że tutaj się dostałem. Zobaczmy, może tak szybko na mapkę zerknę. A, czy gdzieś tutaj nie ma czegoś jeszcze takiego podobnego, co można by było zobaczyć. Hill Country, to może być ciekawie. Chciałbym Wielki Kanion zwiedzić. Chociaż, o, właśnie Grand Canyon akurat. Dobra. Ale i tak to będzie ciężko coś znaleźć. Tutaj jest chyba jakieś miasteczko. No nic. Kurczę, zastanawiam się, czy tu jest to zrobione w ten sposób, że na całym tym jednym obszarze są ukryte konkretne samochody, w sensie części do nich, tak? Dobra, przeteleportuję się tutaj, tak abym mógł... To jest zajebiste w ogóle teleportowanie, zobaczcie, ile to trwa. Ile trwa wczytanie mapy takiej wielkiej w tym miejscu. Już jestem, myk, nie? To jest moim zdaniem coś niesamowitego. Gra wyścigowa. Dramat. Normalnie szok. Świetnie to wygląda. Ej, tutaj są jakieś Donald, jakieś małe trasy. Co to jest? Jakieś szutrowe bodajże. Zaraz zobaczymy. Czemu nie? I wracamy. Ktoś mnie trąbi? O, Road Range. Dostałem jakieś osiągnięcie za to, że trzy razy zatrąbiłem. No, nieźle. Jakieś industrialne miejsce, bodajże składowisko. Pewnie jest pól czegoś. Jakichś surowców, czy surowców. Wow, ale w ogóle zaskoczony jestem, że tak równo udaje mi się jeździć teraz tym moim Nissanem. Bez żadnej większej stłuczki, w ogóle bez stłuczek i otarć, to jest świetnie. Okej, tutaj mamy jakąś drogę polną. No, myślę, że nic mi się nie stanie, jeśli sobie na nią wjadę stuningowany na jazdę po asfalcie. Wow, fajnie to wygląda. No dobra. Zdaje się, że jestem już na miejscu. Wow. To się dzieje jak te opony tak śmiesznie buczą na asfalcie, tak jakbym miał jakieś gąsienice czy coś. I jump! Oh yeah! I w drzewo? Nie. Dobra, zmienimy sobie kamerę. Wow. Tak wygląda fajnie to wszystko. O kurde, jakie zegary w środku, co nie? Ja już chyba nagrywałem ten wyścig wcześniej. Wow. O! Jak driftuje, kurde. O, mam mało czasu, 7 sekund. To zdążę. 7 sekund, cała wieczność. W ogóle nie wiem, czy wszyscy macie prawo jazdy, jeździcie, ale jest taka opcja. Jest taka opcja, że jak się jedzie szybko i po nierównej drodze, to ta droga się tak zwęża, macie wrażenie. Ale to takie wrażenie robi. Stwarza wasz mózg podczas gdy jedziecie tak w bardziej ekstremalnych warunkach, można powiedzieć. Wtedy po prostu możecie na różne rzeczy lepiej reagować. Ale w takiej jeździe hardkorowej i stresującej, no, człowiek bardziej się męczy, tak? Plus 4 punkty, fantastycznie. Na obecną chwilę bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Hej!